Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym bardzie na W58. Można by powiedzieć, że na legendarnym bardzie, dlatego że jak sami widzicie, w tym momencie mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć legendarnych itemków. Brakuje nam tylko pierścionka, butów oraz czapeczki, które mam nadzieję, że tak czy inaczej później dostaniemy. No ale właśnie, jesteśmy jeszcze na takim etapie, gdzie tak naprawdę wymiana tych kilku itemków już pozwoliła nam dostać fajne procenty w lochach. No i w dzisiejszym odcinku to wykorzystamy, dlatego że no przede wszystkim broń, nie? W ogóle kto nie widział tam piątkowego odcinka, gdzie mieliśmy te pierwsze wrażenia z legendarnego lochu, no to jak widzicie, dostaliśmy taką legendarną broń na tym bardzie, no coś pięknego, 198 średnich na plus, rozrzucik górny, no również jak sami widzicie, no idealny, można by powiedzieć, także głównie ta broń przyczyniła się do tego, że faktycznie te lochy dzisiaj będziemy sobie orać, no ale jeszcze zdobyłem dzisiaj rano kluczyk do piekła tutaj w mroku. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku, czyli we wczorajszym sobotnim, zrobiliśmy cyrk grozy, Ludki tutaj zamknęliśmy, no i dzisiaj dostałem ten klucz do piekła i sprawdzałem sobie procenty, już można powiedzieć, że troszeczkę sobie zaspoilerowałem i te procenty na to piekło, na całe piekło, bo to od razu sprawdziłem, wyglądały naprawdę dobrze, także wszystko na to wskazuje, że dzisiaj również to piekło zamkniemy, może jeszcze jakieś tornado, może tutaj coś w świetle, no i overall chyba wbijemy z 10 leveli, jak nie więcej, także generalnie szykuje się bardzo fajny odcinek, bardzo owocny w expa przede wszystkim, no i właśnie, przez to nie chciałem tutaj jeszcze innych rzeczy szukać, bo byłoby to może dość kosztowne, jak tu nam zostanie tylko jeden itemek do znalezienia, to w ogóle będzie ciężko, no a tak naprawdę lepiej teraz jeszcze dostać te, nie wiem, 10, może nawet 12 leveli, wbić tam jakiś około 320, no i wtedy dopiero tam w kolejnych dniach sobie poszukam tych legendarnych itemków, bo na pewno one będą po prostu lepsze, jeżeli chodzi o statystyki. I tak tutaj, jak widzicie, na przykład buty mi dają 350, hełmik mi daje 330, pierścionek tak samo około 330, no a te legendarne itemki już po 420. No a jak jeszcze wbijemy, tak jak mówię, około te 10 leveli, to w ogóle to pójdzie na pewno na plus. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają w ogóle moje itemy na tym bardzo, póki co jeszcze na żadnym innym koncie nie robiłem, ja to nagram w ogóle w sobotę po południu, wy to pewnie dostaniecie w niedzielę tam koło 12. Jak widzicie, mamy teraz zrobionych 9 razy ten legendarny loszek, powtórzyła mi się chyba tylko broń, także bardzo fajnie, dlatego że no broń akurat nawet wypada, żeby się powtórzyła, nie ma co mówić, z tym, że ta druga broń, która nam wypadła, była z dosłownie tragicznym rozrzutem, wsadziłem ją sobie do kibla, poleciał mi łuk dla Kunegundy, no jak widzicie, rozrzut wygląda tak, także no tak jak mówię, tragedia. Nie ma co tutaj się oszukiwać, no ale dawało tam około 40 średnich, chyba z 60 statystyk czy coś takiego, także no wymieniłem i tak zaraz pewnie znowu zmienimy tą broń tej Kunegundy, no ale tak czy inaczej rozrzut nie powala. No i w klasyrku jeszcze wam mogę pokazać, wygląda to w tym momencie w sposób następujący. Dzięki broni od razu sobie tutaj zdobędziemy jeszcze ten mieczyk i tą tarczę, więc to jakby już można liczyć. Mamy paseczek, mamy wisiorek, trinket, no i tutaj mamy tak samo wisiorek, trinket ten nowy, mamy rękawice i mamy klatę, także no mówię, dzięki temu, że mamy aż 18 itemków do zdobycia, no to ciężko jest przynajmniej na razie dostać jakąkolwiek powtórkę, no i zobaczymy, jak to po prostu dalej będzie mi szło. Jeżeli chodzi o nowe itemki, to tak, ten wisiorek w ogóle coś pięknego, strasznie mi się podoba, strasznie ładnie on wygląda, jak widzicie tutaj mamy taki złoty z takimi fioletowymi wstawkami, także super. Jeżeli chodzi o inne itemy, to no ten trinket taki można powiedzieć, że śmieszny, ale strasznie nie lubię tego, że te sety w ogóle do siebie nie pasują, jak mamy tam set z Tornada na przykład 500+, albo tam z Tornada 300+, i tak dalej, to te epiki są wszystkie do siebie zbliżone wyglądem i po prostu fajnie je mieć wszystkie naraz założone, a tutaj to mamy tak jakby, no nie wiem, takie misz-masz, nie, że każdy itemek od siebie się różni, każdy coś innego symbolizuje, także w ogóle one z wyglądu nie są do siebie podobne i nie są spójne, no ale trudno, jest jak jest. I jeżeli chodzi, tak jak mówię, o ten trzeci nowy itemek, bo te dwa już widzicie, to bodajże Sir Henry go miał, również mi się podoba, fajnie to wygląda, w sensie ta tęczowa obrączka, może tak to nazwę, nie wygląda jakoś super, ale tak overall ten garniec ze złotem również nawet fajnie na postaci się prezentuje, więc ten pierścionek to jest po prostu trzeci itemek, który został jako nowy dodany po prostu przy okazji tej edycji legendarnego lochu. Na wstępie, chociaż już mamy czwartą minutę, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, pamiętajcie oczywiście o używaniu kodziku, jest on dostępny jeszcze tylko dzisiaj do północy, bo tak jak mówię, ja to nagram w sobotę po południu, wy to dostaniecie w niedzielę tam około 12, więc pamiętajcie, żeby tego kodziku jeszcze używać, można go od 50 poziomu wpisywać, tutaj oczywiście u grzybiarza w gratisach i daje wam 48 grzybków, także jak jeszcze do kogoś ten kodzik nie dotarł, to zapraszam do używania, no i subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discord
Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. Te subiki tak samo, jak ktoś jeszcze nie ma, to niech zostawia. Lecimy po 19 tysięcy i piszcie w komentarzach, jak tam wam idzie. Co prawda mamy już niedzielę, już można powiedzieć, że trzeci dzień legendarnego lochu, także piszcie, jak to u was wygląda, czy już jakąś legendę zdobyliście, czy nie, czy może już macie cały komplet, jak jesteście grzybiarzem, po prostu możecie się w komentarzach chwalić. No i dobra, chyba zaczynamy. Mówiąc szczerze, chyba tutaj za wiele się nie pozmieniało. Jeszcze wam może na koniec odcinka pokażę topkę, bo tutaj już Shantar z Fake Kokom totalnie przycisnęli, ale zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o arenkę, no to mi dzisiaj poleciała platyna na kibel, więc jako trzecia, także też nie ma tragedii. Powiedzmy, że jakoś tutaj odrabiamy tych dwóch kupców takich niefartownych, o których mówiłem we wczorajszym odcinku, ale tak generalnie to za wiele się nie zmieniło. Tu jak widzicie, to oko sobie złapałem wczoraj, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Tutaj tak samo wykijadło karmię. Jeżeli chodzi o koguta, to go dokarmiłem na stówkę. Złapałem Infernixa, złapałem Smokiego. Dzisiaj wieczorem łapę sobie Skarabarę, bo jak widzicie, sobotnia noc. No i będę klikał tą pirodliszkę. Z racji tego, że mamy sterylne sedesy, to tą pirodliszkę sobie również złapę i ją będę karmił zamiast Smokiego. Tylko tam chyba na Smokim 96 i tak jakby bez złapanej tej Skarabary miałem chyba 0,55%, więc stwierdziłem, że dokarmię do stówki, złapę Skarabarę, wtedy będzie pewnie z 1,5% i już na spokojnie sobie ta pirodliszka padnie, więc jeden dzień eventu, jeżeli chodzi o karmienie pirodliszki w plecy, no ale to chyba nie będzie jakąś ogromną przeszkodą. Dobra, także tyle. Możemy chyba wchodzić do tych lochów. Może zacznę od portalu. Zobaczymy, jak to pójdzie z tą nową bronią. Mamy teraz zwiadowcę, więc okej. Jak tu będą siadać kryty, o, na przykład takie, to jest bardzo duża szansa, że ten portal... Dobra, udało się, ledwo, bardzo ciężkie to było, w sensie, no jak widzicie, bardzo mało HP nam zostało, ale udało się, super, to jeszcze pomoże w tych lożkach na pewno dzisiaj. Czy ja mam dla was coś zapisane? Tak, Smokiego mam zapisanego, jak widzicie, ubiliśmy go na tym poziomie 96. Koguta, no Smoki kogutem nie jest jakiś ciężki do ubicia, ale tu specjalnie zapisałem, jeżeli ktoś by robił to przejście, natomiast tak jak mówię, my będziemy lecieć w pirodliszkę, jak ją ubiję, to również wam ją zapiszę i tutaj pokażę na kolejnym odcinku z tego barda. No i tu jeszcze mamy dobity ten portal, który zacząłem chyba na ostatnim odcinku, czyli tym sobotnim. W ogóle jeżeli chodzi o te odcinki, to tak jak już wspomniałem, troszeczkę się tam, że tak powiem, nie zgadzały terminowo. Może w ogóle wejdę do tego piekła, od razu lecimy w to, potem jakieś tam inne lożki. Dlatego, że no ktoś tam właśnie pod tym odcinkiem wczorajszym, czyli sobotnim, napisał, że dziwnie się ogląda odcinek, w którym tam dopiero dobijałem ten 300 level i tam 308, jak na odcinku piątkowym wieczornym już miałem zdobyte te itemki legendarne i już miałem po prostu taki level pokazany dzień wcześniej. Faktycznie zgadzam się z tym, bo tam widziałem w ogóle, że ten komentarz też sporo łapek w górę miał. Zgadzam się z tym, że faktycznie nie jest to do końca spoko. Tu chyba nie wymieniam. Runka też nie jest jakaś wybitna, także nie ma co, ale okej, pierwszy nam padł. Zgadzam się, że nie jest to do końca okej, natomiast no nie miałem co zrobić totalnie. W czwartek, kiedy nagrywałem ten odcinek sobotni, zresztą ja tam podkreślałem na początku, z kiedy on jest, żeby nie było, wypuszczałem wam ten film z Druida, który swoją drogą już w tym momencie chyba z 5500 wyświetleń zrobił, także no chyba to był dobry ruch dla kanału, powiedzmy. W piątek znowu o 16 wleciał film krótki o kodzie, no i o godzinie tam chyba 21 wrzuciłem wam filmik właśnie z tego legendarnego lochu, dlatego, że po prostu, no wiadomo, legendarny loszek zawsze fajnie, bo nie każdy jest na streamie, bo to był w ogóle głównie taki zapis ze streama, no ale pocięty, nie każdy jest na streamie, nie każdy jakby ma akurat czas, żeby to oglądać, więc dużo osób pyta o te zapisy, dlatego też taki zapis wrzuciłem, zresztą też wiele osób było ciekawych, które na przykład grają free to play, czy coś się tam pozmieniało, czy coś inaczej się ogrywa, powiedzmy, w tym lochu i tak dalej, także no wrzuciłem takie, można powiedzieć, pierwsze wrażenia z tego legendarnego lochu, no a że legendarny loch robiłem na bardzie, bo właśnie miałem z tyłu głowy, że będę nagrał taki odcinek, jak teraz nagrywam, no to niestety mieliście już taki spoiler, jaki miałem level, jakie legendarne itemki i tak dalej. No a dopiero w sobotę, z racji tego, że właśnie ten czwartek i piątek były zajęte, dopiero w sobotę o 12 wrzuciłem wam właśnie film z tego, czekajcie, bo ja tutaj się zagaduję, no ale nie, totalnie nie ma sensu tego wrzucać, rozmontowanko, dobrze, że mamy ten event Kowala, no i dopiero w sobotę postanowiłem jako taki, zresztą tak jak wam mówiłem, bonusowy odcinek wrzucić właśnie tego barda, gdzie tam wbijaliśmy ten 300 poziom, zamykaliśmy ten cyrk grozy, przejścia, no odcinek był dość bogaty, można powiedzieć, w content, dlatego, że plus 15 to
to chyba też nie wymieniam. Zobaczcie, jak w ogóle ładnie idzie to piekło swoją drogą. Odcinek był dość bogaty w content, no zamknęliśmy, tak jak mówię, cały cyrk grozy, zrobiliśmy tam sobie te przejścia i tak dalej, także no szkoda po prostu było tego nie wrzucać, no bo wiecie, są takie osoby, które na przykład oglądają playlistę całą od początku do końca, znam bardzo dużo takich osób, bo nawet mi to piszą, że na przykład sobie odpalają playlistę, załóżmy z Wojownika z W40 i od tych pierwszych leveli do tam 450 w górę oglądają każdy odcinek, no a ten odcinek był dla rozwoju tego barda bardzo, bardzo istotny, także no głupio by go było nie wrzucać, a wydaje mi się, że na tym odcinku piątkowym i tak ja się głównie skupiłem na legendarnym lochu, bo o to w nim chodziło i totalnie nie miało znaczenia, na jakiej my to postaci robimy, no a tu jednak, tak jak mówię, zamknięcie tego cyrku w mroku, przejścia w tych pupilach i inne tam ciekawe rzeczy, no to jednak lepiej to po prostu było wrzucić, także to jest moja odpowiedź. Ja tam odpowiedziałem też krótko na ten komentarz, ale widziałem, że tam łapki w górę rosły pod tym komentarzem, więc faktycznie coś w tym mogło być. Tak, ja też nie lubię takich filmów, gdzie nagrywam na zapas i wrzucam po kilku dniach, bo ludzie już i tak widzą po prostu, jaki ja mam level na tym koncie i tak dalej, no ale tak czy inaczej, no musiałem to jakoś, powiedzmy, tak ograć, tak jak nieraz jest tak, że naprawdę cały tydzień na przykład nie mam żadnego pomysłu na film, muszę tam kombinować, gimnastykować się, bo pomimo posiadania wielu postaci nie mam po prostu co nagrywać, tak teraz tak się to wszystko nawarstwiło, że po prostu miałem tak napięty grafik z tymi filmami, że musiałem jakoś to rozegrać, nie? No ale to też, no wydaje mi się, że osoba, która ogląda te filmy właśnie dla jakiegoś progresu, dla jakiegoś klikania lochów, nie będzie tam zwracała uwagę, w sensie będzie ją ciekawiło, jak po prostu doszedłem do tego poziomu, czyli ile wydałem na przykład, nie wiem, grzybów na danego przeciwnika, jak on mi tam padł, jak to wyglądało i tak dalej, aniżeli właśnie to, że już było, jaki level ten końcowy, nie? W sensie, no wiadomo, to też jest ciekawe, no ale to nie jest, myślę, że główna rzecz w tym odcinku, no tak mi się wydaje, ale oczywiście dzięki za opinię, nie, normalnie tak nie robię, więc nie wrzucam czegoś takiego, jakichś takich spoilerów, ale tylko staram się po kolei te odcinki wrzucać, no ale tu jak widzisz nie wyszło, tu w ogóle nie musiałem runy zamieniać, jak widzisz nie wyszło, więc musiałem to troszeczkę tak ograć, no i tyle, nie, także dzięki za opinię, bo ta osoba, która komentowała, ją kojarzę, ona komentuje często filmy, więc raczej ten również ogląda, więc pozdrawiam, dzięki za opinię, oczywiście mówię, odniosę się, bo chyba wypadało, zwłaszcza, że to jest też odcinek z barda, więc pewnie podobne osoby go obejrzą, no ale mówię, nieraz się po prostu tak nie da, nieraz, żeby to w miarę, a no a znowu wiecie, z legendarnego lochu odcinek na tyle był, powiedzmy, myślę, interesujący dla ludzi, co już chyba powiedziałem, że po prostu lepiej go było wstawić wcześniej, nie? Także no, tak to po prostu wygląda. Dobra, my tu gadu, wydałem około 200 grzybów, a my już jak sami widzicie, zrobiliśmy prawie całe piekło, tak jak mówiłem, zostało nam tylko dwóch przeciwników. Ja tu mam odpalone w ogóle procenty, przed odcinkiem sobie sprawdziłem, żeby na odcinku za często nie sprawdzać. Tutaj no w sumie runkę będę musiał zamienić, ale 32 średnie jak dla wojownika to już jest naprawdę fajny wynik, także dobra, robimy to. Mamy prawie 314 poziom w tym momencie, także dobra, cyk. Tu jeszcze niestety nie mamy żadnego zaklęcia, niedługo będzie kolejne, ale nie mamy żadnego zaklęcia, czy to właśnie na bronie, czy to na rękawiczki, więc szkoda, ale dobra, nieistotne, lecimy dalej, mamy teraz adwokata diabła, adwokat diabła to jest wojownik i chyba ostatni w tym piekle to również są wojownicy, nawiązując do tych procentów, piekle to faktycznie były duże. Na pierwszych dwóch tam było w ogóle chyba ponad 10%, no i potem to wiadomo spadało, no ale generalnie były bardzo duże, natomiast na dwóch ostatnich już nie były takie potężne, dlatego że na tego było, nie wiem ile, 0,70%, a na tego ostatniego było chyba 0,40%, no ale z racji tego, że sami widzieliście, jak szybko to piekło padło, no to teraz, żeby je domknąć, żeby postawić tam kropkę na D, to możemy tam ewentualnie troszkę więcej grzybków wydać. Mamy jeszcze fajne procenty na wieżę, nie wiem, czy w sumie nie pójdę do tej wieży, nie spróbuję, próbuję jej również kliknąć, dlatego że, dobra, tu mamy coś, premia do PD, okej, niech będzie w taki sposób, dlatego że ta wieża nam tam da jakieś itemki może dla tych pachołków jeszcze, ale dobra, to nam padło, no i mamy Belzebosa, tak jak mówię, na niego mieliśmy najmniejsze procenty z całego piekła, także zobaczmy, jak teraz z nim tutaj wyjdzie. 420 poziom, no wojownik, nie? Także tutaj Kunegunda zdecydowanie, no i dobra, najmniejsze procenty, a padło chwilę, mamy 315 level i tym samym zamknęliśmy całe piekło. Super, no bardzo, bardzo wiadomo boost, jeżeli chodzi o ten nasz level i
generalnie tą naszą postać. Najpierw ten Beryl, potem ten legendarny Itemki. Zaraz jak się skończy legendarny Loch, to ja tutaj chyba będę chciał również wskoczyć w same legendarne kamyki na jakimś evencie twierdzy. Także generalnie bardzo fajny boost dla tej naszej postaci. No i dobra, i tak jak mówię, mamy 315 level na tle gildii. No nie wygląda to w sumie najlepiej. Tak jak mam być 4, tu już widzę, że kilka osób poleciało dalej, ale dobra, ej, nie dało mi to tyle leveli, ile myślałem, nie? Ja mówiłem, że około 10 leveli, a to dało nam chyba 7, jak się nie mylę, tak? Bo miałem chyba 308. No ale dobra, to oczywiście nie jest koniec, lecimy dalej. Teraz mamy tornadko, w sensie nie tornadko, tylko wieżę. Ja często mylę, w ogóle zauważyłem na odcinkach tą wieżę z tornadem, no ale wiecie, o czym mówię. Tu sobie możemy od razu rozmontować. Na tą wieżę również, już wam mówię w ogóle procenty moje. Tak, już pomijam piekło, bo to zamknęliśmy. Na tą wieżę mieliśmy 14%, która teraz padła. Mamy na nordyckich bogów 8%, na Hemoridor niecałe 3, Góra Olimp 1, no i na 13 piętro również mamy ponad 1. Także no jeszcze to 13 piętro nam da może fajny tutaj jakby, no fajną ilość ekspa po prostu. Mamy następny łuczek, no tu już rozrzut jest fajny, runka też jest fajna, natomiast no minus 32 średnie, więc no nie wymieniam, raczej nie ma sensu. Mogłem niby runy zamienić, ale tu 2% albo 1% w tą czy w tą to nie jest jakaś nie wiadomo jak duża przepaść, także nie ma co. No teraz te runy jakby stoją w miejscu, bo codziennie kupujemy sobie tutaj ulepszenia te platynowe, to jest jednak priorytet w tym momencie. Dobra, lecimy dalej, mamy 95. wieżę. W sumie to nawet tak myślałem przez chwilę, czy by tej wieży dzisiaj nie zamknąć, no ale to wszystko zależy od tego, jakie procenty będziemy mieli. Na pewno się tu zbliżymy do tej stówki, bo to już jest mniej więcej ten etap. To możemy od razu rozmontować. Zobaczcie, że ja w ogóle już się prawie z rozmontowań wycyskałem. To tak swoją drogą. Dobra, kolejna nam padła bardzo łatwo. Znowu na wszystkie staty, znowu rozmontowanko. Lecimy tutaj, bo troszkę golda nam również padło. Lecimy sobie z wbiciem w statystyki. Oczywiście, lecimy dalej. Teraz mamy 3 duchy. No pierwsza próba bardzo, ale to bardzo obiecująca. Także chyba one też tu powinny paść. To jest która wieża? 9-7, czyli jeszcze mamy 9-8, 9-9 i setkę. No zobaczymy, okej, to też nam padło. W ogóle znowu ten sam itemek. Cyk, jeszcze jedno rozmontowanko mamy. Zaspana królewna, z tego co widzę. No i dobra, to też nam padło, okej, 99. wieża, w końcu coś na 3 staty, bardzo fajne, tylko musimy runy zamienić, ale sporo daje pancerza, sporo daje statystyk, więc dlaczego by tego nie zrobić. Tutaj robimy cyk, tutaj rozmontowanko, pyk i dobra, wszystko mamy ok, lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Teraz mamy nanorobocią papkę. Pamiętam ją doskonale, to już jest przedostatnie, idealnie to widać, że przedostatni poziom wieży, o może w ten sposób. No ale dobra, czy ta nanorobocia papka by nam padła? Powiedzmy, że ze 40 sportowych grzybków, tak plus minus. Jeżeli padnie, to spoko, jeżeli nie, to na razie się wstrzymam i pójdziemy do innych lożków, na które jeszcze mamy fajne procenty. I do tej nanorobociej papki jeszcze wrócę, jak tutaj po raz kolejny przeskanujemy postać, no nie? No bo to mówię, w tej wieży jest akurat duży przeskok, także te kilka padło bardzo łatwo, no a tu nie jest powiedziane, że już ją na 100% zamkniemy, no ale w kolejnym odcinku to już na pewno, nie? Jak tutaj jeszcze porobimy ten legendarny loszek i tak dalej, to już w ogóle bez dwóch zdań. Dobra, powiedzmy, że jeszcze 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Okej, no to jak widzicie, to już nie padło tak łatwo. Lecimy dalej. Co teraz było, jeżeli chodzi o te lochy? Tak jak mówiłem, nordyccy bogowie, no to nam nie da niestety, a w ogóle na Esteros ile mamy procent? To tak swoją drogą, Esteros 0,0. Zero. Dobra, no to Esterosu jeszcze niestety nie zrobimy. Walkiria, no dokładnie to co mówiłem. Czy ja mam tu jeszcze rozmontowanie? Mam, ok, no to muszę zużyć, trudno. Tu już mam same itemki na 3 staty do ewentualnie kibelka i tak dalej. Tej Walkirii to nawet nie będę oglądał. Lecimy dalej, teraz mamy na Hemoridor, na tego Bezoga mamy prawie 3%. Ok, on też nam padnie, super, to możemy od razu sprzedać. Troszeczkę golda znowu się odłożyło, więc również lecimy w tą inteligencję. Lecimy dalej, co mamy teraz? Teraz mamy Góra Olimp 1.08 i 13 piętro 1.01. Także tak, Góra Olimp, no 240 level, więc w ogóle nie wiem, ale okej, szybko padł, dobra. Jak na 1%, no jakby takie lochy, które dają 300 milionów ekspa, to by nam tak padały po 3 grzybkach, na które mamy 1%, to by było miło. No ale tak jak mówię, na piekielnego Petera również mamy 1% i on również nam bardzo szybko padł. To już sobie akurat możemy obejrzeć z ciekawości. No, 3 krytyki, nutka chyba na drugim poziomie, jak dobrze pamiętam. Tak, ta czarna nutka to jest drugi poziom.
No jak widzicie, mamy bardzo fajny i drogi przede wszystkim paseczek. Tu możemy wrzucić, to go na razie zostawię, bo może do wiedźmy. Tu możemy wrzucić do kibla, bo jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem, no ale nie, to nam się nie przyda. Rozmontowania już nie mamy, także niestety musimy to po prostu sprzedać. Dobra, teraz lecę jeszcze do tornada. Tym tornadem, to tornado w ogóle też pewnie popada fajnie, tylko tu właśnie... O, okej, dzisiaj chcę bronię, dobra, 10 milionów za broń, chętnie sobie przytulę. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to musimy po prostu sprzedawać tego. No i jestem ciekaw, jak to wyjdzie tu levelowo. Szczerze to myślałem, że się będziemy zbliżać już do jakiegoś, nie wiem, 320 levela albo coś takiego. No a tu zaledwie 316. O wiele mniej expa dało to piekło, niż myślałem, że da. No ale trudno, no na razie tu jeszcze porobimy to, co mamy do kliknięcia dokładnie. Teraz to sobie możemy znowu do kotła. Fajnie, fajnie, bo te bronie są akurat przeważnie drogie, więc dobrze, że dają tyle golda. Tu zaraz będziemy mieli 2700 podstawy. Oj, zobaczcie, mamy itemek epicki, plus 72, no i właśnie pytanie, ile nam daje tutaj dla Mariusza, plus 15. Czy ja to chcę zamieniać, czy sobie po prostu poczekać, aż wyleci mi może z legendarnego lochu? Chyba nie chcę zamieniać, szczerze mówiąc, tak mi się wydaje. No on daje na pewno dużo, więc na dzisiaj na te lochy by tutaj pomogło, no ale ja też nie chcę tu wyciskać nie wiadomo ile. W sumie to już zrobiłem to, co miałem zrobić. Także dobra, zostawimy może tak. Tu jeszcze ten legendarny loszek, dużo itemków będzie lecieć, nie ma co przeżywać, a my lecimy dalej. Tu nam fajnie póki co to pada. Jak widzicie, mamy 364 tornado. No na pewno po tym upgrade'zie broni, te 200 średnich obrażeń, to tornado da nam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tylko właśnie pytanie, o teraz akurat powiedziałem to w złym momencie, mamy jakiegoś maga. No ale ona chyba jeszcze padnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Powinna w zasadzie. Zobaczcie, że my tutaj głównie na magach się blokujemy. Ci wojownicy to dla nas nie jest żaden problem. No a tutaj maguś niestety był, ale okej, tak jak mówiłem, jeszcze padło. No czy my z tego tornada wyciśniemy jeszcze w ogóle jeden level? Będzie ciężko. Wydaje mi się, że raczej nie. Tu w ogóle kolejny maguś. Dobra, to wiecie co? Ja może jeszcze zrobię jednego skana. No my tu już za bardzo nie mamy co klikać. Tutaj jest gruboskórny Gerd. Jego może jeszcze byśmy ubili, szczerze, bo on, pamiętam, że ma mało HP. Ale dobra, robimy tego skana. Tej wieży też jestem ciekaw, jak to wygląda. No jeszcze tak kurczę, no z dwa levele, żeby ten chociaż 318 dobić. Fajnie by było zrobić, ale nie wiem. Okej, wróćmy może na razie do tego tornadka jeszcze na momencik. Zobaczymy. Dwóch magów z rzędu, więc no mówię, to akurat niezbyt dobre dla nas, ale dobra, ten jeszcze nam padł, tu lecimy w tą mintę, bo tutaj każda statystyka się przyda. Kogo teraz mamy? Teraz był zwiadowca, no to zwiad bez problemu. Lecimy dalej, teraz kto? Teraz znowu maguś, ale chyba jakiś prostszy. No też bardzo denerwuje to, że my mamy tak mało miejsca w tym ekwipunku. O, zobaczcie, jakaś brońka, no i spójrzmy. No wiadomo, nie jest lepsza od tej, którą mamy, ale nie jest taka zła. Jak to wygląda dla magusia? Dla magusia jest fajna i chyba magusiowi ją damy, tak mi się wydaje. Tylko że będę chciał runkę zamienić, no bo jednak, no tu niby 1%, ale tu już się robi łącznie 3% mniej od tych, co możemy teraz zdobyć. Także dobra, niech tak to będzie. Co prawda mógłbym zmienić wygląd na legendarną i ją wrzucić do kibla, licząc, że mi wyleci jakaś dla Barbara, ale Barbar dostał dzisiaj też nową broń, także chyba temu magusiowi odda najbardziej. Dobra, więc powiedzmy, że okej, już drugi epik w ogóle z tego tornada, tu taka ciekawostka. Lecimy dalej, mamy woja, to on chyba padnie dokładnie, tu możemy broń do kotła dać, lecimy dalej, znowu brońka, oj, takie brońki lubię, takie mi się podobają jak najbardziej. 2700 podstawki, lecimy dalej, 20 minut odcinka, nie ma jeszcze tragedii, no ale może on się przedłużyć, jak to u mnie często bywa, no ale okej, zobaczymy, nie ma co przeżywać. Lecimy dalej, mamy potępioną duszę, potępiona dusza też nam padła. Dobra, no jakoś idzie to tornado. Może jeszcze z odrobiną szczęścia, jak nie będziemy tu mieli jakiegoś mocnego maga, to może by się jeszcze udało tym samym tornadem wbić jednak ten 317 level. Pokazały mi się już te procenty oczywiście, może tu zerknę. Na hel mamy 6% i na szkołę magii mamy 0,79. Wieża 0,13, zaledwie 13 piętro not possible. Dobra, no to wygląda na to, że już tutaj za wiele nie klikniemy niestety. Tak jak mówię, jeszcze to tornadko może dobijemy, spróbujemy jakoś, chociaż teraz jest kto? Teraz jest wojownik. Czy on nam jeszcze padnie? Okej, on jeszcze padł. Teraz mamy kolejnego nietoperza. Nie wiem, czy teraz nie będzie w ogóle seria tych nietoperzy, ale dobra, grunt, żeby tutaj dobić jak najwięcej tego expa. Ta hel już nam chyba powinna dać kolejny level, nawet jak to tornado nie będzie chciało dalej padać. No ale jeszcze pada z tego, co widzę. Tu w ogóle kolejny wojownik. No mówię,
No ci wojownicy, kurczę, bo to jest taki niby blok, ta seria tych nietoperzy, no ale ci wojownicy nie są jacyś bardzo dla nas ciężcy, zobaczcie, no i mamy to, ten 317 level, teraz co? Teraz kolejny wojownik, już 30 tysięcy siły tutaj, czy ja to chcę w ogóle dalej klikać? Chyba nie, wiecie? No bo level dobiłem, czyli to co chciałem zrobić, to zrobiłem, kolejnego już raczej mi się nie uda, to możemy ubić, bo tak jak mówię, bardzo tutaj wysokie procenty na nią mieliśmy. Tylko, że no co jest, kurde, no 6%. Halo, no padnij, dobra, padła, nawet nie będziemy tego oglądać, bo nie ma sensu. I tak nam daje tyle expa, co nic. Tu mamy Tora, no i tu mamy... kogo my tu mamy? Tu mamy tego... A nie, przepraszam, ej, ja źle spojrzałem. Na Hagrida mamy zaledwie 0,26%, a to 0,79% to jest na tego ziomeczka, to jest karczma mrocznych sobowtórów. Czyli powiem wam szczerze, że no 0,79 nie za wiele, ale to nam da 300 milionów expa, więc no może jeszcze jakoś ten 318 by się wycisnęło. Nie wiem, kto tam jest w ogóle kolejnym. Bo może być tak, że... Dobra, padło, ty, oglądamy to. Okej. A i zobaczcie, cały czas jest ten błąd, że jak walczymy z tymi nietoperzami w strefie mroku, dobrze, to cały czas pokazuje, że neutral. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz ten błąd zobaczyłem, to się wystraszyłem, że tego swojego sobowtóra kliknąłem, to nawet chyba na streamie było. Ale nie, to jest po prostu zbugowane, no jak widzicie, nietoperze się tak wyświetlają. Dobra, obłudny oszust, jak to tu wyglądało? Pierwszy poziom jakości w ogóle, co ciekawe. No ale to wystarczyło, no nie miał za dużo HP, także 3 kryty jeszcze z górnego rozrzutu i siadło. I teraz mamy kowala i ten kowal też pada z tego co wiem, bo ten kowal to jest... A, nie mamy miejsca. Tu możemy jeszcze wrzucić troszkę w HP tego naszego golda. Ten kowal to jest chyba bardzo łatwy przeciwnik, bo on chyba ma bardzo, no właśnie, 10 tysięcy HP, a to jest wojownik, także... Tu w ogóle bez problemu, jak widzicie, cyk, pierwsza próba, 300 milionów expa i mamy to, mamy 318 level, super, tego kowala nie oglądam, bo nie ma co. No i teraz jest wredna wiedźma, ta wredna wiedźma chyba już nam nie padnie, ponad 318 level, okej, no to powiedzmy, że zrobiłem to, co chciałem zrobić, dlatego, że tak jak mówiłem, chciałem się zbliżyć do 320 levela, mamy 318, także nie ma wcale tragedii. Jeżeli chodzi o tego barda, to co? No teraz na pewno wieżę będziemy chcieli na kolejnym odcinku zamknąć, teraz się w ogóle jeszcze oczywiście poprzebieram na tych w tym legendarnym lożku, bo tu jeszcze a propos tego piekła, że tak nam łatwo padło, to oczywiście jak mi leciały jakieś itemki, nawet zwykłe epickie, to ja je wrzucałem do kibla, potem wymieniałem tutaj pachołką, więc no tak naprawdę oprócz tych legendarnych itemów również pachołki dostały boosta z tych samych epików. Dobra, tu już mamy najwyższe procenty, 0,32 na Hemoridor, to już w ogóle nie ma sensu klikać, także no dlatego to piekło po prostu padło tak jak padło, nie? No ale dobra, generalnie progresik bardzo, bardzo fajny, bardzo mi to wyszło. Tornada już nie klikam, bo mówię, już levela tu raczej na nim nie wbijemy kolejnego, mamy podkę na Intę, możemy kupić przy okazji, tu możemy jeszcze statystyczkę rozdać, no ale co, fajnie, fajny progresik, ja osobiście jestem zadowolony, także wyszło w miarę git. Dobra, co tutaj więcej? Chyba tyle. Jeżeli chodzi stricte o postać, jeszcze wam pokażę oczywiście rankingi. Przede wszystkim ranking graczy top 31 wygląda w tym momencie tak. No mamy tutaj przede wszystkim Shantar i Fake Koka. To są osoby, zobaczcie, Fake Koka już tutaj same legendarne przedmioty, same legendarne gemy. Tu w ogóle Fake Koka jeszcze ma 20 salkę już w tym momencie, zwróćcie uwagę. No on musiał chyba wszystko skipować jak leci. Nie wiem ile tego legendarnego lochu porobił. Pamiętam, że on chyba na W47 robił po kilkaset razy ten legendarny loch, tak więc tutaj również pewnie już liczone jest to powoli w setkach w tym momencie, dlatego też tyle surek zdobył, że po prostu tą salkę na 20 wbił, gdzie my mamy dopiero 11, bo tą twierdzę buduje, także... No Fake Koka jest tutaj totalnie bestią, jeżeli o to chodzi. Tu jak widzicie w ogóle legendarne gemy, tak jak już mówiłem, które tak naprawdę no nie są jeszcze takie wybitne, jakie by mogły być, dlatego że no wiadomo, lepiej to kopać podczas eventu twierdzy, no ale jak on tutaj chce progresować i tak naprawdę nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o grzyby, no to ciśnie tak jak ciśnie. Mógłby sobie w sumie na same duże powymieniać, no ale to też pewnie nie jest jakiś tam duży procent szans u niego na te legendy w tym momencie. No i drugą taką osobą jest Shantar. Shantar też tutaj, jak widzicie, same legendarne itemki, same legendarne gemy chyba, oprócz jednego, jak tak patrzę. Tu oni w ogóle już mają, oni mają lepsze legendarne gemy w tym momencie niż ja mam na swoim wojowniku. Zobaczcie, nie wiem, którą on ma kopalnię, może jakąś 15 w tym momencie, no ale patrzcie, 675 legendarny gem, a ja na wojowniku mam około 500. No tam już mi się ta kopalnia powoli buduje, jeszcze nie wymieniałem tych gemów, no ale tak czy inaczej sami zobaczcie, jakie to są bestie.
Tutaj mamy Sir Henry'ego, który swoją drogą z naszej gildii odszedł, bo nie chciał już na postać wydawać za dużo kaski. Z tego co pisał, chciał zwolnić. No a jak widzimy, też jest cały ubrany nie dość, że w legendarne gemy, to jeszcze w legendarne itemy. Tu nawet nie zwróciłem w sumie uwagi. Zobaczcie, i on w ogóle tak ubrany wbił zaledwie 320 poziom. No ale to jest wojownik, to on w tych lochach nie ma tak łatwo. No ale właśnie, on chciał wydawać mniej kaski. No a tutaj w tym momencie jest top 3 serwera. Mamy Jacka, Jacek, no już Jacek tutaj spowolnił. To oczywiście nie, to nie jest Polak, ale ja tak sobie mówię w skrócie Jacek. On troszeczkę tutaj zwolnił, jeżeli o to chodzi, o ten progres pierwszych trzech postaci, no bo ma jeszcze te zwykłe gemy, jeszcze tutaj nie kopał, nie szukał, no bo chyba większość to będzie chciało te legendy wykopać za tydzień, bo wtedy będzie event twierdzy w ogóle. Jest Sahin, tutaj mamy Fungo, no i generalnie tak to się prezentuje, więc no topka w tym momencie, tak, sporo już tych 300 leveli się pojawiło, także chyba tyle, nie? Gildyjnie już jesteśmy top 1, wbiliśmy w końcu ten ranking, mamy te 200% już od dawna, także się zajęliśmy atakami, twierdze niezbyt istotne, podziemia również chyba niezbyt istotne, tutaj Koka już ma 15 serce, jak dobrze widziałem, Szantar ma 14, gdzie jest Koka? O, tu jest Koka, 15 jak widzicie, także no również bestia, no i w pupilkach wygląda to tak, Fake Koka ma 62, no i my tutaj Bulecik 61, my mamy 60, nawet top 2 cały czas trzymamy, natomiast jeżeli chodzi o te pupile, no to wiadomo, że dzisiaj jeszcze złapę Skarabarę po 18, no i jeszcze tę Pirodliszkę również, także to nam da łącznie te 62 pupile, więc będziemy mieć tyle, ile ma Koka. To tak koniec końców. Dobra, to tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonkiem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Pamiętajcie o używaniu kodziku, który jest ważny tylko do końca dzisiejszego dnia, do końca niedzieli, więc kto jeszcze nie używał, to tutaj macie opis, macie też banerek oczywiście. I co? Kciuka w górę chyba mówiłem, żebyście zostawili. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, to też nie wiem, czy mówiłem, już mi się to zawsze myli na koniec. Subskrybujcie z dzwonem, piszcie komentarze, co tam chcecie, to róbcie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!